Pora na kolejny pojedynek w amerykańskim World Championship Series Winter. Za chwilę Kanada kontra Meksyk. W sumie to może zostawię jeszcze to studio na chwilę włączone, mimo że gra już ruszyła. Ale zobaczmy, co oni tutaj nam pokazują właśnie jeszcze na tym clean feedzie. Bo ewidentnie troszkę bardziej się starają. Jakby co, to w grze będziemy, nie lękajcie się, wszystko jest w porządku. Nawiasem mówiąc, nie ma żadnego opóźnienia, bo gracze są w studio, można im patrzeć przez ramię, czy oglądają streama, czy nie oglądają. Także wszystko jest teraz w idealnych warunkach. Ham oczywiście po prawej, masa po lewej stronie w kolorze niebieskim. Także Kanada kontra Meksyk. No trochę może mylić, bo ja mówię amerykańskie rozgrywki czy amerykański serwer, ale też mamy jednego Chińczyka, bo ten amerykański WCS został tak troszeczkę objęty na większym terenie. I ruszamy. Okej, okay, Ham jest... Czy będą ich tutaj wprowadzać, prezentować? Chyba będą, tak. Ham jest w górnym lewym rogu jako czerwony zerk. Meksyk. No przed chwilą był przedstawiany oczywiście gracz Chivo. 57 tysięcy dolarów wygranych do tej pory z turniejów. Nie, chyba nie będą go pokazywać. A, czyli tak normalnie robią, okej. Okay. Zastanawiałem, czy wiecie, są fanfary i tak dalej, no ale widocznie nie starczyło grafikowi, żeby to zrobić. W dolnym prawym rogu oczywiście masa z Kanady. Jako niebieski Terran, są skiny, jest bogactwo, dobrze. Ja no już jak w Stanach, to na pewno stać go na skiny. Tylko wjechał, tylko przekroczył granicę, tylko celnik go tam wpuścił. Yes, yes, I'm not immigrant, I'm progamer. No na pewno odbył tę miłą rozmowę, no chyba, że już ma jakąś wizę atlety. Musiał sobie porozmawiać. Kurczę, nie pamiętam nigdy, jak się nazywa. Czy celnik, czy... Nie, to chyba nie jest celnik. Ten gość, który cię wpuszcza do Stanów, z którym się tam chwileczkę rozmawia. Bardzo ładne blokowanie trzeciej bazy. Ham na pewno czuje pewien dyskomfort już z tym związany. Także spokojnie. Nie, spokojnie. Tutaj ja tak widzę, że była pewna reakcja, ale... Nie, to nie było proxy, spokojnie tutaj. Ja już bym podniósł alarm. Gdyby to faktycznie było jakieś proxy, gdyby Masa znowu grał te swoje cuda, które kiedyś właśnie grał ze Scarlet. 5 razy z rzędu Bunker Rush. Nie, teraz już... Ale też jest niebanalnie, chcę wam powiedzieć. Pamiętacie, jak mówiłem o tych Battle Cruiserach? No to może coś takiego się będzie tu działo. Chociaż widzę, że jednak nie robi Fusion Core'a. Więc najprawdopodobniej będzie to Banshee, no może jakiś mało oczekiwany Raven. Jak widzicie, też zagrał bunkier, no i teraz też fajny manewr z tym, żeby podlecieć barakami w to miejsce, żeby zapewnić sobie wizję i zniszczyć Overlorda, który by tu wisiał, ale Overlord został sprytnie przez Hama wysłany na tyły, no i teraz można nim przelecieć i się czegoś więcej dowiedzieć, także no dobrze, na pewno dobrze to przemyślał Ham. No a Masa nieświadomy, jeszcze nie widzi tego Overlorda, dopiero za chwileczkę mu tu mignie, teraz go widać, teraz właśnie ta piechota powinna zejść i go szybko zniszczyć, zanim ten doleci do Starporta, no bo tutaj jest główna informacja właśnie dla czerwonego zawodnika, jak doleci, jak zauważy tego Starporta, to będzie niedobrze, oj, będzie blisko, powinien chyba zauważyć, trzecia baza została zauważona przez drugiego Overlorda, nie widział, oj, jednak nie widział. Starporta, tak jest, ledwo, ale jednak nie, widzi natomiast trzecią bazę, więc to już jest bardzo istotna informacja. No myślę, że Ham powinien na ślepo zrobić spory, czyli wieżyczki przeciwlotnicze wraz z detekcją. No i będzie dobrze. No ale tak na ślepo, to nie każdy od razu to gra. O, jest jedna Banshee, ale ona jednak uznała, że się zatrzyma. No więc myślę, że Ham tutaj, zresztą w ogóle podobnie jak na Protosa zagrał, też te zerglingi tak rozstawia, jakby Warpisma chciał zobaczyć, no ale w tym wypadku jest to oczywiście potencjalna Banshee albo jakiś inny Medivac czy Liberator. Jest spor numer 1 oraz spor numer 2, numer 3 nie ma. Uznam, że nie warto robić w głównej bazie, bo do tego czasu pewnie Overseer mu się skończy, a i tak jest nie taka duża szansa, że te Banshee przelecą do właśnie jego pierwszej bazy.
No i po raz kolejny. Niezauważony. Idealnie. Jakby odkroił. Idealnie. Ukryty starport. No i dwie Banshee już lecą. No tego się w teorii Han nie spodziewa, no ale wiadomo, że na ślepo już się w StarCraftie robi te wieżyczki przeciwlotnicze, bo jak nie przeciwko Banshee, no to właśnie przeciwko Liberatorom, czy nawet Mediwakom warto je mieć. Także widać, że z kątomierzem Masa zaplanował lokalizację starporta. Tutaj też myślę, że całkiem mądre wysłana ta jednostka obserwująca. I na godzinie 9 też i kilka tu jest sprytnie zawczasu uruchomiona niewidzialność, tak żeby mieć absolutną pewność, że zerk tego właśnie zawczasu nie przyuważy i się nie przygotuje. No zobaczcie, zero reakcji. Królowa zniszczona, teraz można śmiało tutaj latać, bo spory chwileczkę się będzie zakopywać. Kolejne spory zagrane. No ale nie są tak dobrze rozstawione, żeby bezstratnie można było się obronić. Ale za moment już będzie Overseer. Tak jest, już nawet tutaj wisi na górze. No i Masa powraca. To 5 dron za jedno Banshee, szału nie ma. Nie był to interes życia, no ale źle też nie było. No w sumie jeszcze królowa padła, też trzeba to zaznaczyć. No i trzecia baza, podwójne ulepszenia, Masa oczywiście celuje w dłuższą grę, no bo i mapa mocno i do tego zachęca. Fama na pewno brakuje rozsiewu creepu bardziej na środku. O, jeszcze jeden błąd. No i już po Banshee. Już się nagrały. Już się nalatały. Troszkę Marines wychodzi na mapę, tak trochę mnie... Okej. Czyli on już chce przeatakować mniej więcej tutaj, żeby może potencjalnie anulować czwartą bazę Zerga. Do Combat Shielda jeszcze trochę daleko, tak samo do ulepszeń. Natomiast u Zerga plus jeden zakończone. Nie no, Zerg jest gotowy, mam wrażenie, i to bardzo dobrze, ten creep tutaj jest kluczowy. Żeby go jeszcze może raz przesunąć. O, i teraz trochę przeszarżował Ham, wydaje mi się. No, w Bane. Ale czemu on nie strzelił w Bane'a teraz? No może w sumie w Hedry też nie było tak źle. Nie, no okej, dobra. Posprzątał Ham. A wydawało mi się przez chwilę, że może przesadza. No, ale też te ulepszenia 1-1 były na korzyść Hama przez chwileczkę. Teraz nam się to wszystko wyrównało. No już piątą bazę robi Zerg. Widać, że się ostro rozbisurmanił. Już ekonomia, już kolejne bazy. Infestation Pit. No robi co chce w sumie Ham. Masa też jakoś się nie bardzo śpieszy z przeszkadzaniem mu. No ale jak on ma w sumie przeszkodzić? Jak te Banshee po prostu nie zadziałały. No i teraz też nie idzie. Ładnie wyhaczył dwa Bane'y. Ale też coś tam stracił. Jeden Mediwak już powinien wrócić do bazy. Tak też będzie. No i zabieg, który musi robić absolutnie każdy Terran przeciwko Zergom, to oczywiście czyszczenie kryptomorów. Tego się często na wysokim poziomie nie widzi, albo raczej może nie zwraca uwagę. Ale to jest super ważne, żeby teraz Masa niszczył te kryptomory cały czas. No bo jak się Zerg rozleje, no już bardzo ciężko będzie to zebrać. No taki kisiel w wykładzinie, no co masz zrobić? No nic nie zrobisz. Kolejne podejście, ale teraz oczywiście lekki błąd Masy. A jeszcze hyderkę sobie uszczknął, to mi się podoba. Ale no nie, jednak. Już teraz mi się mniej podobało z tym Mediwakiem. Tutaj 7 punktów życia. Czwarta baza już. Jak spojął i końca nie widać. Widzę, że w Liberatory idzie Masa. W dodatku z zasięgiem, bo Fusion Core też za sekundę będzie zakończony. Jeszcze jeden starport grany, no to już będą 3. Będzie można robić 5 liberatorów, no potem może nawet 6 w jednym cyklu produkcyjnym. No ale jeszcze właśnie zasięg. O, jest też ulepszenie do min. Żeby się szybko zakopywały. Ham też ciekawie wybiera, bo ten Spire taki nie wiadomo, czy do końca potrzebny. Chyba, że myśli o Brood... myśli o Broodlordach. Nie, tak trochę mnie zdziwił, że już Hive jest zakończony, a Spire jeszcze nie ma. No ale może przeoczył, albo nie miał kasy w tym momencie, kiedy chciał to postawić.
i jakoś mu to umknęło. Bardzo ładnie pamiętał oraz siebie biomasę na środku ham. No i teraz prawą stroną, tak jest, te wszystkie supply depoty. No to nie jest zbyt mocna barykada. Taka minimalna. No i jeszcze od dołu, tutaj też kilka jednostek zostanie ładnie zniszczonych. Bardzo dobre mikromasy, teraz kilka lingów. No gubi się troszkę ham, ale no to dlatego, że z drugiej strony starał się podgryźć. No ale żadne tutaj straty, jakie dostał, jakie odniósł masa, jakoś tutaj mocno nie powinny wpłynąć na wynik ostateczny rozgrywki. I są 3 starporty. No był w supply bloku masa, ale już kolejne supply depoty będą się kończyć i zrobi ten swój limit. Chociaż to jest pewne spowolnienie, no na pewno. No teraz w sumie duży błąd masy, wpuszcza lingi do nich, to wszystko biegnie w panice. Jak na porodówkę, dobra. Ogarnięte, obronione, ale z drugiej strony znowu chmara lingów. No jakoś tak nie docenił chyba przeciwnika masa i teraz jeszcze dużo bainów. No świetnie, no dobije. Dobił planetarkę. Elegancko z erglingami. Oj, duże niedopatrzenie. Zbyt wiele jednostek wysłał do swojej głównej bazy masa. Takich troszeczkę z lenistwa. No i zapłacił za to bardzo wysoką cenę. 28 SCV łącznie padło. No i właśnie ta czwarta baza. No jest źle. Greater Spire powoli się kończy, więc też jakaś okazja do kontrataku, mam wrażenie, że powoli się kończy. Oj, niedobrze. Póki co zerg z Meksyku raczej nie będzie się śpieszył, żeby spróbować obalić kolejny terrański mur. Raczej teraz jest ciężar gry po stronie masy, który no musi jakoś się odegrać i dlatego właśnie leci Liberator z lewej, tak, i z prawej strony mapy. Ale ham jednak chyba nie ma wystarczająco dobrej sytuacji, chce ją jeszcze polepszyć. W sumie to ma tak duże wydobycie, że dalej może takie wymiany prowadzić, nie będzie źle. No ale ładowanie się pod Liberatory, tutaj też miny są, nie najgorsze wybuchy. No tak właśnie, wiadomo czy podejść, czy nie podejść. Dużo koruptorów też, żeby czyścić swoją drogą te wszystkie Liberatory. Mam drugiego w ogóle Liberatora, no nie wiem, on chyba zginął od tego Sporkrawlera, który ma jedną jednostkę zniszczoną. Tak, chyba po prostu wieżyczka zaradziła, zresztą z drugiej strony też robi tę obronę skuteczną ham. No i czekamy na kolejny pomysł. Ja mam wrażenie, jakby ten zasięg nie został zrobiony, bo... Nie wiem, no to jest, no ewidentnie, masa, nie wiem, zrobił ten zasięg, czego nie zrobił, aż muszę zobaczyć. Nie no, nie zrobił zasięgu do Liberatorów. No to bez sensu. No nie, no to niedobrze. Bardzo niedobrze, ten zasięg nie został zrobiony. A to jest w sumie taka podstawa, żeby zagrać fajnie tymi Liberatorami. Nie było pieniędzy, nie, no duże niedopatrzenie. Jak na moje to jest, no właśnie przeoczył, ewidentnie przeoczył. Ale dziwne, że teraz nie czuję, że nie ma tego zasięgu, jak się rozstawia Liberatorami. Bo to tak trochę od razu widać. No ale może w ferworze walki. Jak tak szybko klika, no teraz powinien chyba zobaczyć, jak mu się rozstawiają blisko Liberatory tych kręgów wolności. No ale nie, jeszcze nie. Albo uznał, że lepiej robić armię niż to ulepszenie. No pewnie tak, no bo też nie ma limitu. A nie chce raczej zginąć zaraz na jakiś agresywny wlot. W ogóle miny też nawiasy, jakby ktoś nie wiedział, o co tu chodzi tutaj w tej kompozycji. Tu chodzi o to, że oczywiście Liberatory czyszczą wszystko, co jest na lądzie. No piechota pomaga. Ale piekielnie ważne są te miny, bo miny robią coś takiego, że gdy podlecą koruptory, no to znikają. Na tym polega ten Houdini terrański. Także miny są niesamowicie ważne, żeby zatrzymywać koruptory. No i tutaj chyba najlepszy tego przykład. Piękny strzał w koruptora. I cyk. Kryzys zażegnany. No turrety też sprawują taką funkcję, no ale turretów nie będzie, jak Terran już wyjdzie na mapę. Wtedy będzie musiał bazować na minach, no i na piechocie. Oj, tutaj no, uratował ładnie Orbitala i SCV-ki. Natomiast, no tutaj już chyba tak łatwo i ładnie nie uratuje. No będą eksplozje. Elegancko. 11 CV. No ciężko jest zatrzymać każdy kontratak rywala, jak mapa jest dość otwarta. Natomiast taką dobrą kontrą na miny też zdają się być brudlingi. Starczy po prostu je wypluć brudlordami, wtedy miny strzelają, no i nie ma żadnego problemu. No i wtedy albo piechotą trzeba te brudlingi bardzo szybko niszczyć, albo wikingami się bronić przed brudlordami. No to już widzicie, że jest konstrukcja dość misterna tych całych oddziałów. No można jeszcze oczywiście ghostami próbować kontrować brudlordy, no ale z kolei ghosty próbują kontrować infestory.
Nie ma łatwo. Kontrola musi być na najwyższym poziomie, żeby to wygrać. W sumie ghosty też kontrują infestory EMP albo snipem. Tutaj już zależy właśnie od tego, kto będzie lepszy, kto lepiej się ustawi, kto lepiej kliknie. Zabiera się powolutku ham. O, będą i... Och, będą królowe, będą spory, będzie wszystko. I kolejna baza nawet u Terrana w produkcji. No, zobaczmy, będą tak, jest okazja do zesnajpowania kilku Broodlordów, dobrze. Zaczyna masa, no, ale teraz może być duży problem. Miny, teraz miny powinny strzelić w jakiś... Aj, nie, 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 miny strzelają w Bane i Lingi, które nam się tu wlały. Nie no, miazga kompletna. Liberatory odnawiają, a raczej zmieniają może swoją pozycję. Kilka snajpów poszło na Broodlordy. No w sumie nie było tak fatalnie, ale ewidentnie zdominował ham. No i już teraz nie obroni niczego, bo no co zatrzyma tutaj Broodlordy? Na pewno nie planetarka. GG. No i mamy 1-0 dla Hama. No w podobnym stylu nawet wygrywa, też tak woli przeciągnąć rozgrywkę i dopiero wtedy jakoś pokonać przeciwnika. No na ogół właśnie lepszą bitwą. Rozgrzany jest Ham po tym poprzednim pojedynku, który wygrał z Astreą. To za Ham, tak jest. Maslo 2311, dziękuję za followa, witamy na streamie. No ten początek bardzo nie poszedł Masie i środkowa faza gry też. No w ogóle nie zrobił żadnych realnych takich dużych... No 5 dron, nie no 5 dron to jest za mało. Chyba jak na ten etap StarCrafta. Także musi Masa coś dorzucić więcej. Ale też na dużej mapie pewnie nie było to dla niego takie proste. Troszkę zaryzykował, nie poszło, no i już potem wygrał lepszy. Głowa bolała rano. Tak głośno komentowałem. Nie no, ale widzę, że już dochodzisz do siebie, dobrze. 100 lat. Dobra, New Repugnancy to będzie kolejna mapa i to będzie mapa, na której jest już realna szansa właśnie dla Masy, żeby zrobić no coś mocniejszego w tej właśnie 5, 6, 7 minucie. Na tym pewnie będzie bazować swoją grę Masa, albo wracamy do baraków. I co gra, będą jakieś proxy, baraki. No na tej mapie ciężko może trochę, ale też można było zrobić proxy, raksy zapewne. No kto jak to, ale Masa to się nie lęka. Tak, bunkier rush może będzie. Ty mi się strułeś, ty mi się lecz. A co jak na ciebie cegła spadnie, no jak tu się leczyć tym? Dobra, no to chwileczka, gracze jeszcze się tam przygotują. Jak widzicie, zawodnicy już teraz są w studio w Stanach. Jutro też będą oczywiście rozgrywki w tym studio. Jutro będzie grać dywizja europejska. Będzie Laser z Polski, będzie Lambo z Niemiec jako pierwsze starcie. No i potem oczywiście kolejni zawodnicy. W finale rozgrywek europejskich czeka Reynor, 16-latek z Włoch. No, który już na pewno 8000 dolarów wygra z tego turnieju. No i na naszych ekranach Ham, który już się oblizał tutaj po wypiciu wody, a już wyczuwa, że wyjdzie mu chyba i drugi pojedynek. No ale jeszcze dwie mapy, gramy best of five. Czy można zagrać w turnieju mikro solo? No nie no, bo to jak? Chyba, że przeciwko graczowi komputerowemu, no to są takie mapy. Ale z reguły turnieje, przynajmniej obecnie, są grane przeciwko innym ludziom. No już było kilka takich show meczy, że człowiek grał na komputer, ale to dopiero początek. No nie, no nie wierzę. No fantastycznie. Dzieje się. A nie, przepraszam, myślałem, że ta SCV tak wcześnie pojechała, bo będzie właśnie jakaś akcja na samym starcie. A tu nie, aż myślałem. Chociaż kurczę, powiem wam, że ja robi tego supply depota jakby coś... Coś wisiało w powietrzu. W górnym prawym rogu oczywiście z Kanady gra Masa z drużyny OSC Elite. W dolnym lewym rogu z drużyny Chivo gra Ham. No, 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 to tak, takie taktyki. No, mam nadzieję, że pamiętacie. Grał Ziggy, że budował supply depot na dole, potem jedne baraki, drugie, nierzadko trzecie.
No i wjeżdżamy z dużą liczbą reaperów przeciwnika. Tak to troszkę się zaczyna jak właśnie ten 3-rax reaper. Jak najbardziej może to mieć miejsce, bo to jest mapa krótka, więc tym bardziej wczesne ataki mają większą szansę powodzenia. No i jeszcze do tego na tej mapie mamy tutaj całkiem sporo miejsca, gdzie mogą wskakiwać sobie te reapery. No normalnie tutaj mogą wejść od frontu, a jeszcze w ogóle tutaj mogą wejść, bo reapery skaczą sobie po półkach skalnych. No i tutaj tak, będzie 3-rax reaper, jedziemy, zero litości. Za chwilę druga rafineria i jazda. I ruszamy. Tak jest. Będzie wczesna agresja ze strony masy. Natomiast tam się jeszcze niczego nie spodziewa. Ale za moment Overlord doleci właśnie do barykady terrańskiej. No i to już będzie w sumie wiadome, że no, jak są takie dwa wczesne baraki, tu drugi supply depot też przed drugą minutą. No, tak wszystko. O, jeszcze Reaper się wypoczwarzył. To już raczej może być tylko jedna rzecz. No jeszcze kwestia tego, czy to są dwa baraki, czy trzy, czy może cztery. No, znaczy czterech się nie gra. Ale no, w sumie Ham już tu nie będzie jakoś specjalnie na górę lecieć, tylko już reaguje, bo on już wie, co się zbliża. Już gra Roach Warren. Także popatrzmy, jaką kontrolę będzie mieć masa. Czy będzie łatwe, proste, szybkie zwycięstwo, czy też może Ham się wybroni. Póki co nie jest to zbyt trudna sztuka dla masy, żeby zniszczyć Linga albo dwa, no ale teraz już wychodzą królowe, jak widzicie. To jest bardzo ważne, żeby od samego początku zbijać punkty życia każdej królowej w tej taktyce. Też dość istotny creep tumor, tak żeby królowe mogły swobodnie chodzić między bazami, to też przyspiesza inne jednostki lądowe. No a żeby dobrać się do reaperów, trzeba no naprawdę mieć dużą prędkość, bo one to z reguły są tą kubicą niedoścignioną. Icek 4 reapery, ale jest pierwszy karakan. Chociaż z karakanami też walczyć można, gorzej jest z ravagerami. Już nawet pierwszy ravager jest robiony. Agresywnie masa, nie najgorsze mikro. Widać, że zmienił swoje zamiary niebieski Terran. Też oczywiście będzie ekspować. Nie gra takiego zwykłego, standardowego StarCrafta, tylko no, chce budować przewagę. Troszkę jak Ziggy na początku całą grę męczyć wroga, nie tylko na początku. Oj, teraz duży błąd, bo stracił. O, wydawało mi się, że dwa reapery straci, jednak tylko jednego póki co. Strata nie taka duża, no ale lepiej mieć niż nie mieć. No i zaraz zobaczymy, jaki będzie dalszy pomysł masy. O, szybki. O. Ciekawy, szybki. Trzeci gaz zajęty przez masę. Kolejne drony padają. Też przechodzimy w Starporta. No jestem mega ciekaw, czy to będą jakieś battlecruisery. Albo jeden, albo dwa. No z dwóch Starportów już raczej tego nie zagra, bo trochę za późno one są tworzone. Teraz już przechodzi na zwykłą piechotę masa. To już będą Marines, którzy będą mogli zestrzelić jakieś Overlordy wlatujące. Także no to nie jest build Ziggy'ego. Ziggy by tu jeszcze zrobił tych Reaperów pewnie z... O, tak z 20, może więcej. Może 15. No, idealny. No piękny, złoty wręcz strzał teraz Hama. Cudownie, cudownie. No, hat-tricka strzelił. Chyba tym Ravagerem jednym, bo trzy Reapery miałem wrażenie, że eksplodowały. No, cudowne to było. Lepszego strzału nie mógł zrobić Ham. Teraz lekki błąd tego zawodnika. Trzeba trochę przestawić over... A nie, przepraszam, tu są baraki w powietrzu, więc one dawały wizję. Wydawało mi się, że może ma to źle ustawione. Banshee z Cloakiem. No ale genialnie, Ham po raz kolejny. Już widzi Starporta, za chwileczkę skręci Overlordem w prawo, żeby zobaczyć, czy jest techlap. Jest techlap, czy on się świeci. Świeci się, czyli zapewne jest robiona niewidzialność. Także gra jak trzeba. Dwa Evolution Chamber na froncie. A, już się przygotowuje, ale tak bardzo misternie. Chyba, że tak, jedna z tych dwóch wieżyczek, które się robią na froncie, pewnie zostanie przekopana. Tak, jest do trzeciej bazy, bo tu jeszcze nie ma rozlanej biomasy, więc się nie mogła zakopać.
Tam nie można było jej zacząć budować w miejscu docelowym, ale teraz już tak. Dobrze, dobrze. No bardzo ładna gra Hama. Na wszystko jest póki co przygotowany. Chyba sobie przypomniał, że jednak lepiej spory robić w każdej bazie, a nie tak jak na Protossa. Zresztą na tej samej mapie. Już jest dobrze zabezpieczony. No i w sumie początek tej mapy, no tak raczej na korzyść Hama bym powiedział. Zwłaszcza, że Terran przecież nie rozpoczął jeszcze budowy. O, bo on nie robi piechoty. Znaczy, miałem powiedzieć, że nie zaczął opracowywać steampaka. A tu nie będzie steampaka, tu będzie mech. O, no tutaj zaczarował. Ciekawie. To kompletnie zmienia swój styl gry masa. Przychodzi nam z 3 Rax Reaper w 3, nawet 4 w sumie dość szybkie bazy. Do tego mech z już 3 fabryki. Szybkość do Banshee też jest opracowywana. No widać, że kreatywni w Stanach. No nie wierzę, czy on naprawdę to nie miał... Przecież miał przed chwilą tu spora, czy on go przekopał... Tak, on chyba go przekopał na front i akurat w tym momencie Banshee wleciała. Duży pech. No, dobije, nie dobije, aż myślałem. Jeszcze ze złości w ekstraktor strzelił. Albo nie trafił. Baraki, jak widzicie, w powietrzu, bo nie są zbyt specjalnie potrzebne Terranowi. I teraz będą pełnić funkcję takiej, no, darmowej wizji w sumie, bo czemu by nie? Nie mają i tak nic lepszego do roboty. Także system, no bo teraz na przykład nie trzeba sensor towerów robić. Więc tu są same zalety takiego rozwiązania. Nie zajmują miejsca w bazie też te baraki. I można swobodnie dostawiać kolejne fabryki. Będzie już ich łącznie 5 za moment. Trochę błąd masy, bo ma supply blocka. Ale na jego szczęście nie tak długiego. Ależ się długo robi to przyspieszenie do Banshee. Jeszcze 20 sekund potrzebuje masa, żeby jego jednostki, które teraz widzimy, były zdecydowanie szybsze. No i wtedy można łapać jakieś królowe. Gorzej z hydrami, które mają Overseera. No całkiem ładnie masa. No, przechodzi w te... bardzo chyba nielubianą przez zergów kompozycję Cyklon Helion. Tutaj też Overseer zginął. Także Ham już powinien dobrze wiedzieć, z czym się będzie mierzyć, że wie, że to jest mech, no i w miarę co to będzie. Już nawet opracowywanie ulepszenia do Cyklonów trwa. Do Helionów również, Blue Flame. No i tutaj trochę błąd z Banshee, bo dwie zostały stracone. O, już jest przyspieszenie. Też widać to po tych dwóch dymkach z tyłu. Za Banshee, że no tak troszeczkę Blizzard właśnie pozmieniał, żeby trochę łatwiej było widać, czy ulepszenie jest, czy go nie ma. O, tutaj Infestora może ciepnie? Nie, gdzie tam, Hydra mocniejsza. Jeszcze z ulepszeniami. O, okej, 3 Reapery pokonają Hydrę, która ma 1-1. Na pewno bardzo się przyda ta informacja w przyszłości wszystkim zawodnikom. No i za moment będą rajdy terrańskie, bardzo nieprzyjemne dla zergów. Nie wiadomo do końca, jak to ugryźć. Tutaj mam też jednego Hellbata. Się trochę wyróżnia. No i też kolejna baza na pewno będzie grana. 8 fabryk już za chwileczkę. Bardzo duży potencjał produkcyjny. No i oczywiście niszczone Cryptomory. To też jest bardzo ważna rola tych Banshee, bo one nie tylko mają łapać królowe, czy jakieś właśnie tam jednostki, które akurat są źle ustawione, tylko też przede wszystkim niszczyć Creep. Jakby były jakieś ultraliski, no to wtedy też to jest jakaś tam, powiedzmy, odpowiedź. Ale poza tym dość spokojne to otwarcie. Nie śpieszy im się do jakiejś właśnie konfrontacji. Oho, i już to jest ten moment? Nie, jeszcze to jest moment śmierci tych Banshee. Infestory tylko czekają. Ale myślę, że nawet tak, nawet jakby je stracił, to widzę, że już produkuje kolejne, bo to jest jednak no, taki dobry dodatek. Też Banshee bardzo dobrze się sprawdzają, na przykład jak Zerg robi Swarmhosty. Też z tym ulepszeniem łatwo jest je złapać, no bo Swarmhosty muszą do nas podejść, a jak podchodzą do nas, to często wychodzą poza creep, no i wtedy łatwo je przechwycić. No ale też nie każdy Terran akurat pójdzie w takie Banshee. To jest dość sytuacyjna sprawa. Oj, RIP! Niestety. No i od razu chce się chyba masa odegrać. Jest kontra, ale też dobrze
zerg przygotowany. Spodobały mi się zergniki bez prędkości w 11 minucie. To ta prędkość jeszcze jest w opracowaniu. Jeszcze kombinują, jeszcze knują. No i kolejna baza, dwie kolejne rafinerie tutaj też mamy. No to już będzie piąta. Ale bardzo oszczędnie prowadzą swoje działania wojenne zawodnicy. No teraz tak od tyłu, od przodu. Jeszcze no, od góry będzie, dobrze, dobrze. Ładnie przeatakował zerg, no ale próbuje jeszcze jakoś z tego wyjść. Masa, przynajmniej kilkoma jednostkami. Nie no, pięknie Ham go złapał. Nie zmienia to faktu, że pewnie dość szybko Terran się odbuduje, ale atak był na pewno zacny. Też chyba jest taki błąd, że Masa nie ma... Przepraszam, Ham nie ma szybkości, tak. Nie ma szybkości do hydralisków. On tego jeszcze chyba nie zauważył. No i teraz on nie może uciec. O, dopiero teraz zaczął szybkość do hydr. Duży błąd, duży błąd. No i w sumie to poprzednie przechwycenie Terrana na środku już takie piękne nie było. Przy tych wszystkich utraconych hydraliskach. No nawet w sumie większe straty ma zerg. Także fatalnie. Mamy też przejście w Broodlordy, więc... No ja myślę, że to teraz przez dłuższą chwilę Ham nie będzie chciał wychodzić na mapę. No po pierwsze właśnie nie ma szybkości do hydr. Musi bazować na tej szybkości, którą daje mu biomasa. No a po drugie tyle strat. No teraz to on musi przeżyć, a nie gdzieś tam atakować. No i Heliony tak lubią też się odegrać. Nie wiadomo, czy to podjeżdżać, czy nie podjeżdżać. Jest już szósta baza masy. Zerg cały czas na pięciu. Już zaczyna się chyba bronić. Tak, za spajnami. Oj, będzie kampa. Tutaj też dobra defensywa. Sześć Broodlordów. No na pewno one sobie poradzą z Helionami. Gorzej z Cyklonami. Jakby się Cyklony załączyły na Broodlordach, to też bardzo szybko je wyeliminują. No ale to jest duży kłopot, żeby się do nich dobrać. Przez Broodlingi właśnie. No i resztę armii. No w ogóle się nie przejął tymi spajnami Terran. No i jeszcze bardzo ładnie dostawia te wyplucie dwóch Locustów jednym Swarmhostem. Takie to było potrzebne teraz. No i Ham już nie wie, czy w lewo, czy w prawo, czy atakować, czy nie atakować. Ten Swarmhost taki przydatny jak kalesony na plaży póki co. No ale dobra, już zrobiony to zrobiony. Niech idzie na front. No ale gdzie na front? Baza stracona. Więc Terran oczywiście może się ewakuować. No i do tego Liberator w głównej bazie, jeden też zmierza na godzinę 11, żeby zaatakować bazę w górnym lewym rogu. Elegancko. Dokładnie. Bardzo dobrze przeszkadza w rozwoju zerga Terran. No i o to chodzi, żeby tak nigdy nie mógł sobie zrobić tyle Broodlordów i Infestorów, ile chce, żeby cały czas go tu męczyć. No na mecha tak dobrze Hamowi nie idzie. I chyba znalazł ten słaby punkt. No teraz to już w ogóle wszystko zostało okrążone, chociaż... No w sumie to nie ma teraz siły ognia na Broodlordy Terran. Musi jakieś wikingi chyba zrobić, albo dalej tych cyklonów nastawiać. Ale bazę znowu się udało zatrzymać. Liberatory też nie jest tak, że pękają pół sekundy. O, ciekawe, że walczy z tym masa. Liberatory na koruptory takie średnie, zwłaszcza, że jakaś hydra tam się też kręciła. O, teraz jeszcze będzie reperowanie wszystkiego. No i poszło. Znowu próbuję zaekspować Ham. No, cztery bazy kontra 7. Sytuacja wydaje się już być dość jednostronna, zwłaszcza, że też creepu nie ma Ham na dole mapy. No i kolejne podejście. No na pewno lądową armią pod to za bardzo nie podejdzie Ham. No i co najgorsze dla niego. O, tu jeszcze ten Liberator od góry cały czas stoi, nie wierzę. No i teraz właśnie cyklony w sumie powinny się zająć haczerką, miałem wrażenie, ale on chyba chciał uderzyć Broodlordy. No w sumie masa musi zacząć robić wikingi moim zdaniem, bo to nie działa. Chociaż no teraz tak, teraz kilka cyklonów, może jakieś koruptory niszczy. No szału nie ma, ale tutaj znowu od dołu jeden Liberator benczy. Ten górny zostanie wyczyszczony. No przeszkadza jak może masa i gra to naprawdę znakomicie. Bo dla niego to jest proste wysłanie Liberatora. To jest kilka, no nie wiem, 3, 4, może 5 akcji, które wykonuje, podejrzewam tam w koło sekundę.
Natomiast dla Zerga to jest o wiele więcej czasu. Te jednostki muszą przelecieć i dopiero potem powoli jeszcze tutaj musi kolejny raz kliknąć i znowu musi szukać. No i... No sami widzicie, nie idzie zupełnie. To też jest dość ważny element StarCrafta, żeby wykonywać takie ruchy, żeby się musiał namęczyć przeciwnik, żeby no, obronić nasz atak. I znowu, no sami widzicie, no jak na tratwie buja te koruptory, a tu lewo, a tu prawo, a gdzie ten liberator, o jest. Sztorm na tratwie. 19, 20 dronek zniszczonych. No baza niby powstała, ale zaraz ta górna zginie, bo tutaj zupełnie niczego nie ma. Robi co chce masa w sumie. Ten jeden Swarmhost widzę, że cały czas żyje. Cały czas zacięcie jest pełne. Aha, już. Został momentalnie upieczony. No i w sumie te bezpośrednie bitwy no jakoś idą Hamowi. Prawdopodobnie nawet ma lepsze wymiany, ale to zaraz zobaczymy. Jeszcze kilka jednostek będzie dojechanych. No i w sumie to znowu masa powinien polecieć tu jakimś liberatorem na dół, ale no nie wiem, zapomniał chyba o tym. O, jak nie Helion, nie liberatorem, to Helionem w sumie, tak. No teraz mógłby tutaj wjechać. Oj tak, to by było dobre. Jest tu kilka hydr. No dobra, może jednak nie, ja bym chyba w to nie wjeżdżał. Ale masa uznał, że ja nie dam rady. No właśnie nie. Dobra, dwie dronki tylko stracone. To niewiele. Ale jest kolejny liberator. Tutaj też chyba jakiś, tak, już zmierza kolejny liberator. Ach, to jest mega nieprzyjemne dla Hama. Ale jeszcze się trzyma. I cały czas od góry do dołu lawiruje Ham, chociaż teraz bardzo dobrze pozostawił kilka hydralisków, tak żeby kontrataki mu nie przeszkadzały. No, masa jest o wiele mobilniejszy i z tego powinien korzystać. Dlatego teraz wyjeżdża na godzinę 12. Bardzo dobry skan teraz dla masy, bo teraz wie, czy jechać dalej, czy nie jechać, czy co robić. Oj, rozstawia się na hydraliskach. Oj, te hydry to chyba zostaną bardzo szybko zniszczone. Broodlordy gdzieś z tyłu zostawione. No bez sensu trochę stał tu Ham. To były duże straty. Teraz już powinien chyba się wycofać z kolei Terran liberatorami. O, ale jeszcze jak myśli, czy podjechać, czy nie. Kolejny liberator w górnym lewym rogu się rozstawia. Już nawet pierwsze drony niszczy, ale tu na froncie liberatory niszczą co trzeba. No i cyklony też starają się poprawić. No kurczę, niektóre cyklony się załączają na Broodlordach. Rzucił też skana masa, ale za późno już. To przyłączenie się cyklonów na Broodlorda, ten cały lokon został anulowany. Dwie drony zniszczył liberator. Jeden też na dole się rozstawił. No tutaj jakoś tak idzie. Ja mam wrażenie, że w sumie to jest dobry styl, który gra masa. Ale jednak te wymiany, no jednak... No więcej traci masa, przynajmniej gazno, minerałów troszeczkę mniej. No ale w sumie on to chce wszystko wygrać wydobyciem, więc... Tak, te wymiany tak mają wyglądać, że one no traci sporo, ale jednak... O wiele więcej zbiera. O, tu to już w ogóle nie było defensywy na liberatory i liberatory wjechały w Broodlordy. To się nie zdarza często. Jeszcze mógłby walnąć tymi liberatorami w tego Broodlorda, ale już uznał, że chce ocalić jednego. Bardzo mały limit w sumie obydwu graczy. Masa musi nagle odbudować swoją całą armię. Ham podchodzi, no są dwa ledwo żywe Broodlordy. A, już się poddał. Ham i masa wygrywa. Akurat New Repugnancy, czyli mamy 1 do 1. GG. Niezła mapa, ale cały czas trzymał inicjatywę Terran. Ohydny mecz. No w sumie nie miał co zrobić Zerg, takie mam wrażenie. Co on mógł zrobić, no... No jedyne co mógł robić to chyba się po prostu jakoś lepiej rozdzielać po mapie. Jest jedyne, to mogłoby mu tu chyba troszeczkę pomóc.
Mógł lepiej zagrać, tak. No na pewno mógł lepiej zagrać. Ale to też nie jest taka oczywista i prosta sprawa, jak są heliony, cyklony, to ciężko się z tym dobrze wymieniać, ciężko uznać, że o, to jest ten moment, w którym powinienem walczyć, na ogół to jest takie podchodzenie, uciekanie i tak cały czas w kotka i myszkę. No ale koniec końców, może i dobrze, że doszło do takiego wyrównania. No i mieliśmy teraz Masę, który zagrał potrójny Rax Reaper i w efekcie końcowym wygrał. Ale to bardziej zasługa tego dobrze wykonanego mecha, bo Reapery to nie poszły. No i Ham teraz ma duży problem. Może musi zasięgnąć jakiejś dobrej rady od jakiegoś może znajomego Zerga albo innego gracza, załóżmy może od Terrana. Może Terran by mu jakiś inny doradził, jak skontrować mecha. No albo wszystko sprowadza się do tego, że kilka razy był źle ustawiony i tylko to musi poprawić. Dobra, zmieniamy kolory i ruszamy. Przed nami jeszcze będą w ogóle trzy pojedynki, także troszeczkę to potrwa. W sumie zaczęliśmy o 17 teraz. A nie, to idziemy chyba w miarę zgodnie z planem. Nie, zaczęliśmy o 17.30, tak, bo była obsuwa. No ale jeszcze kilka dobrych, miejmy nadzieję, pojedynków. A myślałem, że to się skończy jakoś do 21, 2 i sobie, wiecie, jeszcze tam Warcrafta trochę pogram, a tu nie. Ale spoko. Tak też jest jak najbardziej w porządku, zwłaszcza, że przed nami jeszcze będzie jeden Protoss, Nib. No i od niego miejmy nadzieję, że się trochę nauczę jakichś taktyk dobrych, bo Nib akurat no, ma bardzo dobre na ogół buildy. Lingi błyskawicznie by kontrował Helionami. Tak, ja wiem, że Lingi są kontrowane przez Heliony, ale tu chodzi o to, że jak się gra właśnie przeciwko tej kompozycji, to chodzi o to, żeby na chwilę te Lingi ściągnęły agresję od cyklonów, czyli cyklony załączają się na Lingach, a nie na Hydrach i przez te chwile, kiedy cyklony nie mają znowu tych kolejnych lokonów, to możesz troszkę podejść i zaatakować Hydrami. No to nie jest takie super intuicyjne, no ale na pewno nie chcemy robić tak, żeby i Heliony, i Cyklony od razu mogły zaatakować Hydry. Dlatego troszeczkę tych Lingów się dodaje. Nie dużo, ale troszeczkę, nie? No i dlatego właśnie te bitwy są takie trudne też dla Zerga. Bo, no, jak to mawiał klasyk, to są te detale. W górnym lewym rogu Ham z Meksyku, z drużyny Chivo. W dolnym prawym gra oczywiście Masa, z drużyny OSC Elite. Co oni tu mają na tej grafice? Jakiś dwóch gości z giverami. Czy to jest księżyc? Chyba tak. Tak to wygląda. Bardzo dziękuję. Oj, coś tu się stało. O nie, to ja byłem chyba. RIP! Jakby co, to nie ja. No ale czasami się dzieją takie lag. Oho! Oj, to będzie dłuższy lag, to ja może wyjdę. Tak, może lepiej wyjdę. Aaaaaj, niestety. Może być taka sytuacja, że będę musiał lecieć z Clean Feeda. A coś się dzieje ostatnio. Może trzeba wykonać ten bardzo miły telefon do UPC albo tym podobnych. Dobra. No niestety, będziemy na Clean Feedzie. Tutaj jakość jest troszeczkę gorsza, ale widzę, że lepsza niż była. Chyba. Chyba, przynajmniej jak nie ruszają obrazem, to tak jest. Dobra, wyszedłem w miarę szybko, mam nadzieję, że ich tam... No w sumie na początku gry to ich tam za mocno nie powinno rozjuszyć. Ale na streamie najgorzej, że mi teraz laguje. No bywa. Zamach! Nie, to nie był zamach. Spokojnie, dobra, jeszcze zbalansuję dźwięki, bo to też jest różnie. No, działaj. Dobra, już chyba działa. Sekunda. Zróbmy to jak trzeba. Okej, jeszcze sekunda. Dobra, działa chyba wszystko. Także mamy już rozgrywkę. Powinno być w miarę stabilnie. No niestety internet czasami robi taki psikus. Przynajmniej ostatnimi czasy. Także pewnie będzie dzwonione. Nie mogę się doczekać tej rozmowy. Panie, nie działa. No ale widzę, że działa. No ale no czasami przestaje działać na chwilę i to jest ważne. No i co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Dobra.
powinno wrócić, także teraz będzie clean fit. Ja jeszcze tutaj dostosuję może trochę te dźwięki. No ale nic tam nie umknęło, graczom tylko na początku zalagowało, myślę, że nie będzie aż tak źle. No ale jest taka opcja, że możliwe, że nie będę mógł wchodzić do kolejnych lobby, ale dzisiaj te lobby nie są takie ważne. No na szczęście jest ten obserwator, jest ten clean fit, więc no w zasadzie widzimy, no nie jest to jakoś idealna, ale jak to mawiają inżynierowie, lepiej nie będzie. I znowu pada, nie pada. Najciekawsze jest, że jak widzicie, przynajmniej na YouTubie widzicie, że wszystko śmiga na clean feedzie. No tutaj działa, nie? Tu żadnej przerwy nie ma. A na streamie rip. To może wysyłanie, ściąganie to trochę inne rzeczy, ale no jednak jest taka dziwna sytuacja. W sumie takich problemów z internetem nie miałem tak do końca. Akurat tego rodzaju problemu. No ale wracając już do StarCrafta, bo to jest tutaj najważniejsze. Początek był do bólu standardowy, tym razem nie było żadnego proxy, nie było żadnych nietypowych otwarć, tylko w sumie dość zwyczajne. Chociaż w sumie jak teraz patrzę, to na produkcji mamy Steampacka. Jednak jest jakaś chyba odskocznia. Chyba jednak... Chyba jednak... Jest tutaj coś nietypowego, bo w sumie jak tak sobie przypominam całą historię, to tak... Nierzadko tak było, że tylko dwa heliony? No bardzo nietypowo. Tak, to jest taki fej, to jest nawet ciekawe, trzeba przyznać. Zaraz wszystko powinno wrócić jakby co. No, ale wracając, to jest bardzo ciekawe, bo on zrobił tylko dwa heliony. Nie pokazał ich więcej, ale Ham może sobie pomyślił, o to teraz to otwarcie z helionami, więc pewnie będą zaraz 2, 4, 6, może 8 i będzie wszystko normalnie. Ale co zrobił Masa? To po prostu przeszedł w jakieś tam no, zwyczajne otwarcie, takie, znaczy z jednej strony zwyczajne, no ale właśnie w tej sytuacji nadzwyczajne. W tej sytuacji bardzo nadzwyczajne, dobra, w końcu się chyba ustabilizowało, a przynajmniej mam taką nadzieję. Także jest to na pewno coś nietypowego. Dwa heliony, potem przejście w bardzo szybkiego steampacka. Ten steampack ruszył mniej więcej 3.50-3.45, więc na pewno jest to zdecydowanie żwawiej. No i przekonamy się, co się z tego teraz urodzi. Czy tu chodzi o właśnie ten mocny atak w midgame'ie, o którym mówiłem, że takie taktyki raczej powinien grać Masa. No właśnie, ma mapę krótko, więc chyba powinien skorzystać z tego, że teraz jest... No to chyba ostatnia taka mała mapa. Było New Repugnancy przed chwilą, gdzie ten mech fajnie działał. Teraz mamy w Cyber Forest, to jest druga, chyba to jest najkrótsza nawet mapa. Na pewno mapa, gdzie jest sporo właśnie takich miejsc, gdzie można się nieźle rozstawić. No i Masa spróbuje w miarę łatwo zakończyć tę rozgrywkę. Ham już robi 58 chyba nawet dronę. O, jeszcze jakieś budynki robi. O, Ham ma supply blocka. Robi drony, nie robi defensywy. To może być banalnie łatwe zwycięstwo dla zawodnika z Kanady. No Ham w ogóle, Ham się nie spodziewa. O jest, o jest, o jest. Nie, 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 nie. O i teraz. Gdzie jest ta armia? Gdzie jest ta armia Hama? Tak, portfele. Na cygańskim koncercie. Niby były tutaj, ale w sumie to już wszystko pozamiatane. Nie, no w ogóle nic nie ma Ham. Ale dziwi mnie, że nigdzie nie wchodzi tak do końca Masa. No są bejny, więc trzeba respektować. Ale one nie są z każdej strony też porozstawiane. Mimo wszystko zachowawczo Masa. No i tak jest. Jest kolejne podejście. Jest atak. Cyk rozstawione i... No może na froncie. Teraz tak, jeszcze strzał C-tankiem prosto w bejny. Ładnie uratował dwóch Marines swoim medivakiem Masa. No i chyba jest szansa, że tutaj już... Nic do... No jeżeli Hamsz to wybroni, to już będę w głębokim szoku. Tak jest, 2 do 1. Szybka mapa i właśnie mówiłem, że takie otwarcia, takie zagrywki to jest też mocna strona Terran. Zwłaszcza na Cyber Forest i na New Repugnancy, czyli na tych dwóch krótkich mapach.
Także tak, tak widocznie być musiało. Ładna rozgrywka. Ładny plan przede wszystkim. No i Masa ma 2-1. I się zaczynają czary. Wydaje mi się, że Ham jest no bardzo dobrym graczem. Takim właśnie standardowym. Wszystko niby fajnie. Ale jednak. Ciężko się przebić. Ciężko się widocznie odnaleźć Hamowi w tych rozgrywkach. No bo takie rzeczy, jakie tutaj zrobił Masa, no są bardzo nietypowe. Dwa Heliony. Tylko dwa Heliony na ogół. Tak jak mówiłem, robi się 4, 6... Steampack przed czwartą minutą zaczęty, jakieś czołgi, nietypowo. Koreański Amerykaniec, tak, to Masa jest taki niby z Kanady, ale jednak dla mnie dalej chyba Koreańczyk. O, i widzę, że będzie przerwa, także wracamy już za chwilkę. Ja do końca tego pojedynku pozostanę na clean feedzie, w kolejnym postaram się znowu wejść, jak już będzie NiP grać. Chcę się po prostu upewnić, że im tam nie zalaguje, bo to jest jedna rzecz, której bym bardzo nie chciał robić, czyli im lagować. Wracamy już za chwilę. A, i bardzo mocno dziękuję DanskyCK za jednego donata 9 minut temu. Jezu, jak to głośno. Bardzo dziękuję DanskyCK za donata 9 minut temu. Bardzo ładny stream, panie inżynierze. Najlepsze, że zrobił donata, chwilę potem zaczął lagować. I bardzo dziękuję też za pozdrowienia DanskyCK. Zdrowia, szczęścia, pomyślności. Także do zobaczenia. Za sekundkę, no jeszcze 2 minuty i wracamy z resztą transmisji. No i witamy po krótkiej przerwie. Kontrol tam robi przysiad, co on robił? Już wydawało mi się, że jakieś przysiady tam zaczyna uprawiać. Dobrze, za chwileczkę. Oczywiście po raz kolejny. Masa kontra Ham, to może być ostatnia mapa. Możliwe, że Masa jednak wygra, chociaż no tak już wróżyłem, że może jednak Hamowi pójdzie. A może będzie wyrównanie, może to jest ten moment na Nydusa. To jest też moment, w którym no Ham może właśnie odpaść, więc presja rośnie. Do tego stopnia, że on może nie skusi się właśnie na takiego Nydusa szybkiego, na coś ryzykownego generalnie. Ależ uchechani w tej Ameryce, dobrze się bawią. Wszystko widać, że jest na green screenie. Myślę, że nawet wy możecie rozpoznać, że to jest jednak green screen. Że chyba ta strata jakości nie jest na tyle duża, żeby się nie poznać. Także na zielonym tle, zresztą tak samo jak ja, sobie tam stoją. Ale w miarę to
powiedzmy, że działa. Ciężko jest zrobić chyba takiego idealnego green screena. To chyba prawie, że niemożliwe, ale może dobry inżynier by zrobił. Także jeszcze sekundka namysłu i na pewno ruszymy. Dobra, wszystko jest zrobione jak trzeba, teraz już tylko grać. No tylko ta muzyka w tle jest, tak raz jest, raz jej nie ma. No, ale tak jak mówię, masa, nie ma nic do stracenia. Zresztą no, świetnie nam to pokazywał ten pojedynek z przeszłości, że on już się oswoił, on już jak SOS, który walczył o 100 tysięcy dolarów. No, za drugie miejsce było 0, także różnica dość spora. SOS miał, ja sobie zrobię proxy gateway w takim istotnym finale. I myślę, że tą samą mentalność ma masa, że a jemu to tak. On sobie może zagrać 5 razy z rzędu coś bardzo ryzykownego, nawet przystanie 2-2. On już gra tak, jakby nie było jutra. No i przypominam, że za wygranie tego pojedynku będzie 5000 dolarów. Natomiast przegrany odchodzi, wygrywając 4000. No co mecz, 1000 dolarów więcej. No chyba, że już awansujemy do finału, za który minimum 8000 zielonych amerykańskich. Także tak, ja myślę, że masa może zrobić kompletne YOLO na tej kolejnej mapie, która jeszcze, no nie wiem w sumie jaka będzie, zaraz się dowiemy, jaka jest kolejna mapa. No ale to jest, ja myślę, że to jest w ogóle dobre podejście, żeby tak czasami jednak je sobie wypracować, no bo jest prawie pewne, że każdego turnieju nie wygramy, no nawet Seral teraz przegrał finał, chociaż przez cały rok prawie nic nie przegrał, no a tam się zdarzyło. Inter Extreme Masters rok temu Seral nie wygrał, WSG też nie, resztę wygrał, ale to jest Seral, jego pomijamy w tym równaniu. Mimo wszystko taka mentalność wydaje się być niezła, no SOS 2 razy wygrał Mistrza Świata, wygrał wiele turniejów, myślę, że on jest dobrym przykładem, że jednak takie granie troszkę dzikie jest też niezłe, jakby mu nie zależało. Ruszamy. W dolnym prawym rogu w kolorze czerwonym. Po raz kolejny. Już drugi jego pojedynek dziś na pewno mocno rozgrzany. No może nawet początki zmęczenia psychicznego się wkradają. Cham, czyli Pablo Cham Blanco. Do tej pory trochę ponad 57 tysięcy dolarów wygranych z turniejów. Też miał swoje bardzo ładne występy w turniejach World Championship Series w przeszłości. W górnym lewym rogu w kolorze niebieskim masa. Niby z Kanady, ale no, ja bym go tutaj bardziej pod Koreańczyka chyba podpinał. Ale wszystkie swoje turnieje właśnie toczył praktycznie za Koreą. Jakoś tak bardziej mu to leżało widocznie. Maru Kim. Live from Blizzard Arena. I zmienili. Już nie ma, że z Burbank Studios, tam gdzie był też BlizzCon robiony, a raczej faza grupowa BlizzCona. Niby masa, ale jednak Maru. Cicho mnie słychać? Nie no, wszystko powinno być chyba okej. Chyba, że coś się gubi po drodze. No ale tu jeszcze zobaczymy. A chwila, dobra, może, bo to też jest taka trochę specyfika mikrofonu, mi się wydaje. No też mi się wydaje, że dość dobrze słychać w sumie. No dobra, ruszamy. Jak widzicie na mapie, port Aleksander Massa uznał, że nie ma co. Nie będzie tym razem robić proxy, ale bunkier taki, bunkier niepewności. Nie, jednak chyba go nie zrobi. A wyglądał jakby chciał. No i teraz Massa straszy. Ham zaraz to może łyknąć. Bardzo, bardzo dobra wydaje mi się ta zagrywka psychologiczna, no bo prawie każdy się po masie spodziewa takich cudów, jakie teraz widzimy. A tu nie, a tu anulowanie. No i cyk, już. Ale też trzeba przyznać, że dobra reakcja Hama, raczej jej brak, no to też był jego wybór oczywiście, żeby jednak nie przysyłać tutaj więcej robotnic, żeby nie tracić wydobycia, tylko robić swoje. No jego Overlord mu w sumie powiedział, że no jest robiona ekspansja, że tu jest barykada, że te baraki to nie są po drugiej stronie mapy, tylko właśnie no na swoim miejscu, tym zwykłym, czyli w bazie Uterrana. No nawet są na mapie znaki Blizzard Arena. No i swoim zwyczajem będzie oczywiście Hamstawie trzecią bazę. Ani razu jeszcze nie spróbował
nic takiego, co by odstawało od normy. No, udało się zniszczyć Overlorda też. No to jest w sumie duża strata Hama, jest na supply bloku. Oczywiście siło rzeczy Zerlingi nie mają jak wbiec do środka, ale no prawie... Ooo, tak, to jest ten... No mówiłem, no. Indy Nostradamus czy inny Wróżbita. Tral by pasował, ten z Warcrafta Wróżbita też. Mówiłem, będą Battlecruisery, no i co się dzieje na pasku produkcji? Podwójny Starport, no oczywista sprawa. Ale w sumie jeszcze mogą być podwójne Banshee. No zobaczymy, zobaczymy. To wyczaruje. No ja bym się spodziewał Battlecruiserów chyba. Ja myślę, że Masa jest do tego zdolny. Ale nie, gdzie? Gdzie on tego Starporta tutaj buduje? No nie no, zbyt oczywiste. Chociaż trochę zbyt oczywiste miejsce, ale... Nie no, dobra, jednak będą Banshee. Ja już chciałem. Chciałem tutaj rzucić kością i przewidzieć Battlecruisery, ale jednak będą Banshee. Banshee, które też w sumie mogą bardzo przeszkodzić. Nie wiem, czy będzie robiona do nich ta prędkość. Ale też w sumie z jednej strony jest to nawet dość niezłe, bo Overlord jeżeli wleci, no to zobaczy jednego Starporta, no i w sumie normalnie. Ale z tyłu jest ukryty też drugi. O, i teraz jeszcze ciekawe podejście. Zauważcie, że są też dwa heliony, więc jakaś garstka zerlingów wcale tej piechoty tutaj tak łatwo nie zniszczy. No i dobre podejście. No ale tym razem już nie będzie supply bloka. Troszkę przejeżdża, objeżdża Masa. Cały czas chce nie dopuścić do tego, żeby zerk się... czegokolwiek dowiedział. No fatalna jest sprawa dla Hama taka, że on robi roacha, a przeciwnik robi podwójne Banshee. No to już nie da się gorszego chyba scenariusza wypracować. Nie wiem do końca, gdzie te roacha mają iść teraz. Bo robi ich nawet jeszcze więcej Ham. On się spodziewa czegoś mocnego chyba, tak, takiego ataku lądowego. No ale przecież nic nie wskazywało. No, ach, bo on chce za... Ale gdzie atakować? O jest, on jeszcze nie wie. Oj, no ale no tak jak mówię, no to jest najgorszy możliwy scenariusz dla Hama. On atakuje wprost na rozpędzonego hipopotama. No, no nie, no nie ma to najmniejszego sensu. Może nawet trochę za wcześnie te Banshee zaczęły atakować. Okej, no Banshee miała trochę szczęścia. Tak, troszkę według mnie za wcześnie Banshee zaczęły to atakować, no bo teraz część jednostek jednak sobie ucieknie. No a w innym wypadku byłaby okazja do zadania obrażeń, ale może chciał być pewny Masa, że nic mu nie dobierze się do SCV-ek. To już będzie za chwilę 5 Banshee, a 5 Banshee z tego co pamiętam niszczy królową na dwie salwy. To już nawet królowe właśnie przestaną działać. I cyk, kolejne próby Hama, tym razem od góry będzie starał się atakować. Oczywiście Roacha i Ravagery nie mają żadnych ulepszeń. Też właśnie ulepszeń na przykład do prędkości nie mogą zostać rozpoczęte. Ojej, no i tutaj umoczył po raz kolejny Ham. No, może nie tak przesadnie, bo to 4 drony. Ale aż mnie dziwi, że tak długo od zobaczenia Banshee cały czas nie zrobił sporów. Wow, no tutaj też jest niedobrze. Ale jest już szybkość do Banshee, więc one w miarę żwawo powrócą. W bunkrze nic nie ma. No i zerlingi zaczynają oprawiać STV-ki. Nie wiem czemu te SCV w sumie nie uciekają, a teraz zaczęły. Oj, jak cieplnie, albo i nie. No, 6 SCV. No i jest odwrót, 9 SCV. Muły od razu zrzucony do trzeciej bazy. Taki nie wiadomo do końca, czy to był dobry atak. No ale i tak te roacha właśnie niezbyt przydatne. W sytuacji, gdy mamy aż taką dominację w powietrzu. No ale i Ham będzie chciał zdominować ten aspekt rozgrywki, bo gra już Spire. W sumie ten atak roachami może niezły, bo kupił sobie dużo swobody zerk. Teraz już powinien być przygotowany na ten... Aha, okej. No, powinien. Nawet haczerkę już można atakować. Tak, to jest taka siła ognia. Śmiało, śmiało. Można to bić. Nie wiem czemu nie ma Overseera. Ale może na sporach chce... No nie, no gdzie na sporach bazować defensywę, jak już spory nawet padają. O, nie dobił go. Z jakiegoś powodu Masa. Ale i tak Banshee nie stracona. Chyba poszła tak, poszła transfuzja na spora. I kolejne. O jest, o jest. No nie. Nie radzi sobie Ham w tych niestandardowych scenariuszach typu mech, typu Banshee. Widać, że haczerka pada. No i dramat.
I kolejne odsłonie. Nie, no ja nie wiem, czemu on tak te spory ma porozstawiane. Za chwilę mutaliski powinny go obronić, ale przewaga już jest bardzo duża na korzyść masy. No i teraz powraca w blasku chwały. Czy te basi są szybsze od mutaliska? Jest. Nie, okej, nie są. Znaczy, no ale ta różnica jest niewielka. Jeszcze odleciał. A niech bierze, a niech weźmie. Helionys Banshee, kto by się spodziewał? O, ale ten turret nie zostanie ukończony tak łatwo. Jest i cyklon. No, uciekł z tego miejsca szybko. Tam, z jakiegoś powodu. A tu nie ma turreta? Nie no, jest jeden, ale tak też postawiony właśnie. Ja nie wiem, co kierowało tutaj masą, że nie postawił tureta w linii mineralnej. O, jest i kontra Banshee, no bo przecież mutaliski są po drugiej stronie mapy, więc można znowu męczyć Zerga. Tutaj zupełnie niepotrzebne niczemu Roach'e. No i powrócił. 126 kontra 108, lepiej się trzyma masa, no i te ulepszenia. O, już nawet 2-2 wystartowało. No, Zerg nie będzie się ulepszać, to już chyba zostało. Totalnie zapomniane. No dużo się działo w takich sytuacjach, często w sumie progamerzy nawet zapominają o Evolution Chamber i tak dalej, i tak dalej. Nie ma co, nawet metalisków nie będzie ulepszać, no bo w sumie po co. Teraz już tylko na masę może grać Ham, hehe. Tylko dużo karakanów, może jakaś prędkość, no i próba zwycięstwa, ale no jeszcze przecież trzeba dodać królowej. No nie, no tak nie widzę sytuacji, w której w sumie Ham mógłby zaatakować. To raczej masa będzie z inicjatywą. I kolejny skan, i znowu Cryptomory. W ogóle, tak, Banshee chyba mogą uciec od Overseera, bo ten nie ma prędkości. O, i tyle z tej detekcji. I kolejna miazga. Tak w sumie w Taravagery powinien celować masa. No lata jakby był u siebie. O, już cyklony, nawet mina i jeszcze więcej Banshee. Przecież 10 Banshee jest. Ojeju, no, ja się pogubił, Ham 1, GG. Nawet ciekawy meczek, niebanalny na pewno. Podali sobie ręce, bo wychowani. No i mamy 3-1. No, wygrał taki niby Koreańczyk, ale z Kanady. Także 3-1. Ham kończy swój występ na World Championship Series Winter, pokonując jedynie Astrea na początku. No, ale 4000 dolarów, myślę, że właśnie nie jest źle. I kolejnym pojedynkiem będzie TVT, masa kontra Time. Fajnie, bo to chyba nie będzie żadnego starcia. Tak, już chyba nam pozostanie dwóch Terran, Protoss i Zerg, czyli no siłą rzeczy zostanie Terran, Protoss, Zerg na końcu. Idealny balans, perfekcyjny. Także za moment zobaczymy NiP, za moment zobaczymy masa kontra Time, a potem NiP kontra zwycięzca tego TVT. Chyba będzie też wywiad za momencik z masą. Masa oczywiście powinien znać się angielski, bo przecież no, mieszka w tej Kanadzie, gra w tych turniejach już od 2013, więc to już aż tak oporny chyba nie jest na język. No i tak to wygląda na chwilę obecną. Obydwa pojedynki zakończone wynikiem 3-1. Czy mam przodków muzułmańskich? Gdzieś podobno coś tam francuskiego było. Wiele pokoleń wstecz. Ale ja w to nie wierzę. A, i jest... Aha, no tylko właśnie, kurczę, miałem... Ja się łudziłem, że oni zrobią to jak trzeba, ale widzę, że nie dotarła do końca ta wiadomość. Także jest kolejny wywiad. Ja może w sumie jakoś tutaj spróbuję to ogarnąć. Jak to się robiło? Moment.
bo niestety produkcja nie chce nam dać wywiadów tak łatwo, więc trzeba je sobie wyszarpać kulturalnie. Sekunda. Odtwarzacz. Tyk. Nie wiem do końca, czy będzie od razu dobry balans, ale to nikt tego nie wie. Dodaj. Sekundka cierpliwości, wszystko będzie. Oho, z jakiegoś powodu... A, dobra, już wiem z jakiegoś powodu. No nie mówcie, że na głównym streamie też nie ma dźwięku. Nie, nie, to chyba coś jeszcze muszę przedstawić w opcjach. Moment. Już bym zwariował chyba. I takie rzeczy się tam działy. Ciekawe. Okej, okay, dajcie mi sekundkę. A, dobra, ja wiem o co chodzi. Okej, okay, teraz już powinno być dobrze. He's really horrible right now. Is it actually though? You've been an amazing TBT player in the past. It's in the horrible? Past, in the past. Okej, okay, możemy posłuchać in the past, sobie. I was amazing. Aha, chwila, bo tu się coś pojawia. Yeah? No. It's your worst match, you say? Yeah. And I believe it's Time's best matchup. Yeah, I wouldn't disagree. Is that like, what do you think that is because? Is it because maybe it's going later and later into the late game? It feels like a lot of TBTs lately are going into like 4 or 5 bases, a lot of Vikings. Or is it something else? Just... I just feel like there is no meta game in TVT. Don't quite have a handle on it. Yeah. Mm-hmm. But Time seems to. I watched those games between you two. I thought like both of you played really well, but Time was just like, not going to lie, he's next level, so you must be nervous. All right, well, it's a best of 5 this time, so I'm going to wish you the best of luck. I know a lot of people are cheering for that North American hope in the Americas tournament. We're going to go ahead and just leave you any room to shout out anyone you would like to, say any last words. Thank you for cheering me. Nice. Thank you for cheering me. Well done. The true Maru special right there. Maru Kim, Maru, okay. All right, guys. Well, good luck, Masa, in your next match. Guys, we'll be heading off into a break, but coming up next, the continued production of the King of the Hill format. Masa vs. Time is coming up next. Don't go anywhere. Dokładnie. Przechodzimy na przerwę. Chciałem to też od siebie dodać, żeby wszyscy wiedzieli, co się dzieje. This is where liberators do start to show the ultras, but in general holding a position. But looks like Cham's gonna try and break it. No i teraz jest dziwnie. So many liberators that actually aren't even helping with this fight. They're not being repositioned until the very last second. Nie, to chyba tak miało być przez chwilę. Dobra, chwilkę. Is that... Yo! To nie jest takie proste, widzę. Żeby jeszcze brać sobie obraz od angielskiej realizacji. Wracamy za chwilę po przerwie. But in general holding a position, but looks like Cham's gonna try and break it. There are so many liberators that actually aren't even helping with this fight. They're not being repositioned until the very last second. He's gonna break Masa and with it take the game. He's going after that 6 o'clock depth. Forget about it. Is that Yo, no. Bro, that is a half-court shot at the buzzer that landed it. Behind us, there's liberators harassing mineral lines. There's no new bases being taken, so the trading has just finally found its course. Cham is down at 114 supply, not seeming to be able to get any higher. He doesn't have an army to snowball. If he had like 9 broodlords, okay, yeah, there's something to be done here. Nope. I actually kind of like how Cham was holding this, but then he did just lose those banelings, yeah. Which now opens the floodgates. But originally it seemed like he was trying to wait it out with the stims. Didn't end up working out. The extra special thing about these Banshees, besides the great amount of damage they've done, the denial of the all-in, is that they also scout where the army is and what it looks like. So you know you can end the game, and you know not to end the game. In this There's case, he goes for it. GG! How many Banshees was that at the end? 7 or 8.